Teraz go zaciąłem. Chwycił pod samymi nogami. No zarąbista rzecz. Przepyszna. Spodziewałem się. Dochodzę właśnie do rzeki, w której miałem kilka fajnych szczupaków w ubiegłym roku. Wziąłem trochę gum takich różnych od Savage'a. Jak na razie u mnie są numerem 1, jeśli chodzi o gumy. Chcę sprawdzić taką dla mnie nowość, to są kanibale Curtail. Takie wirujące ogonki. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. No i jakieś tam blaszki, jeszcze obrotówki też większe. Może trafię jakieś dzisiaj szczupaki. Chwycił pod samymi nogami, ale szczurek dosłownie. Taki szczureczek. Na wodę. Ach, ringa. Zobaczymy dalej. Jest. Też jakiś cowboy widzę. Trochę coś jakby trochę większy. Większy od tamtego. Cowboy. Dobra, uciekaj. Polecam wam właśnie zrobić sobie nalewkę z jezien. Na spirytusie zrobiłem w tym roku. No zarąbista rzecz, przepyszna. Ja właśnie dolatuję do miejsca takiego fajnego, co mnie interesuje. Tu miałem w tamtym roku szczupaka ładnego, takiego rzecznego. Zaraz zobaczymy, czy ulokował się jakiś z powrotem. Tam pod tym powalonym drzewem sporo jest właśnie gałęzi w wodzie. Takie techniczne miejsce dosyć. Albo się uda poprowadzić, albo się zaczepi. No ale warto jest podawać w takie miejsca, bo w tych zaczepach często, jak wiecie, jak łowicie, że ryba siedzi i ciecha. No nie, dzisiaj w tym miejscu nie ma nic. Kolejny predator. No ten to już jest. Ten to już jest jak dwa razy jak guma na wielkość. Okonie się większe łowiło. Zmykaj.
spróbuję teraz tego kanibala z tym ogonkiem założyć na w tym kolorze. Taki bardziej naturalny kolor, ale ogonek ma czerwony. Ten ogonek reaguje na najmniejszy ruch w wodzie. Fajnie pracuje. Tu po brzegu są fajne takie dołki. Ten brzeg jest w ogóle wysoki dosyć i tu jest fajna kryjówka dla szczupaka. Miałem branie. Oj. Co tam się dzieje? Zaraz się okaże, co tam się dzieje. Teraz. No, nie może złapać szczupak. Widziałem, jak machnął ogonem. Zza traw się wychylił, ale teraz go zaciąłem. Podchodził kilka razy. Szybka akcja, dosyć. Co najlepsze, nie wziąłem podbieraka jeszcze z domu. Na szybkiego się pakowałem. No i to takie są właśnie efekty tego. Dzisiaj wielkością nie grzeszą na razie te szczupaki, ale robię tylko taki właśnie rekonesans przedjesienny. Dobra, poszedł. Ostatnio robiłem rekonesans okoniowy. Zobaczycie sobie tu u góry, jest link do filmiku. A dzisiaj ze szczupakiem sobie chodzę. Tylko że inne miejsce całkiem, bo to rzeka jest. Zawija następny. Jest. Też tego pokroju. Takie małe Eldorado małych kowbojów. Już go wypuszczamy. Oj, zawinął teraz większy trochę. Może teraz się zdecyduje. O, są już pierwsze straty, zobaczcie jak ogonek skarży. Już on nie pracuje tak jak trzeba, nawet był naderwany. To chyba mama albo nie, tata chyba ten większy, tu mama z tyłu i dwa małe jeszcze nie wybarwione. O, koń. Widzę o konia. Usiadł na... O, ładny okoń wieczny. Wypsnęła mu się gumka. Teraz.
taki okonek i zobaczcie na takiego kanibala, klasycznego kanibala w takim malowaniu. Jest. Nieduże są, powiem wam, te szczupaki, ale takie już się silne robią. Widzicie? Zapięty. Obywałem się. Tak, nie wydawało wam się, właśnie zaliczyłem zająca, także jest 1-0. Jak widzicie, mam towarzystwo cały czas nad wodą, także się nie nudzę. Eldorado. Też widzę następny rekordzista, zobaczcie. Smykaj. Szybki taki rekonesans zrobiony, ale to tylko kilka dołków, które sprawdziłem na naprawdę sporo miejscówek, które mam jeszcze do przejścia tu na rzece, ale nie starczyło mi dzisiaj czasu na to. Było kilka szczurków, widzieliście, ale reakcja jakaś jest. Na gumy też nowe. Teraz mi poszarpał ogonek w tym kanibalu nowym. O, tutaj zobaczcie. To jest fajny dół, naprawdę kawał dołu. I późniejszą jesienią lubią tu szczupaki już się gromadzić, ale wiecie, na łączach to zobaczycie. W następnych filmach, które to będę później kręcił, na pewno zobaczycie, są takie szczupaki fajne. Podobało ci się? Daj łapkę w górę, subika, piszcie komentarze. I do zobaczyska w następnych odcinkach. Cześć!